dzień, dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i oczywiście widzimy się w Dicey Dungeons. Bez zbędnego przedłużania, lecimy, kolejne podejście. Tym razem pora na piątą postać, konkretnie mówiąc, wiedźmę. Więc jak już mówiłem, nie przedłużamy, start i zobaczymy, co nam gra pokaże tym razem. I muszę powiedzieć, uwielbiam wiedźmę. A póki co, czas poznać naszego ostatniego uczestnika, ambitną vlogerkę, która oczaruje wszystkich. Oto ona! Medium społecznościowy. Gotowa, by wkroczyć do lochów jako... Wiedźma! O raju, naprawdę jestem kostką. To ten nowy filtr na czacie? Pani losu, nie wierzę, że mogę cię poznać osobiście. Możemy zrobić sobie selfie? Będziemy miały na to mnóstwo czasu później, moja mała Lizusko. Cóż cię skusiło do odwiedzenia naszej krainy tajemnic? Szczerze mówiąc, jestem przeszczęśliwa, że mogę tu być. Radością wybiorę się wszędzie, gdy zaprowadzi mnie los. Wiesz, że jeśli nie poprosisz o nic konkretnego, nic nie dostaniesz nagrody, nawet jeśli wygrasz. O, w takim razie chciałabym 10 milionów obserwujących. Tylko prawdziwych, a nie botów. No, ta dobra różnica. Nie wiem, na jakich mediach siedzisz, droga wiedźmo, ale dobry wybór, dobrze, że uwzględniłaś boty. Bo dla tych, którzy nie wiedzą, boty i multikonta to jest najgorsze, co może być, bo ucina zasięgi totalnie. Ale tak. To rozumiem. No to zaczynamy. Więc no. Wiedźma jest mądrzejsza niż się wydaje. A póki co tak. Wiedźma. Dwa miejsca, dwóch wrogów i księga zaklęć, gdyż tutaj, no, rozgrywka już wygląda mocno inaczej niż w przypadku wojownika, radzioka czy innych takich. Gdyż w tym momencie mamy cztery miejsce przedmioty, zaczynamy z jednym. Pozostałe, max 6, mamy tutaj, w księdze zaklęć. Aby użyć, płacimy kostką o takiej wartości, potem możemy postawić w jedno z tych miejsc. Tyle w logice, tyle w temacie. Nic dodać, nic ująć. I tak, tym razem walczymy z żabą. No i zaraz zobaczycie, jak to wszystko działa. Naprawdę, szkoda tutaj marnować czas na takie rzeczy. Więc tak, pierwsza rzecz, kociołek, który zadaje jedno obrażenie. Ale zanim to bierzemy uszkodzenia, wchodzimy tutaj i proszę, z dowolna kostka, trzy obrażenia. Inaczej mówiąc, teraz bierzemy to, wchodzimy na kociołek, nowa kostka. Taka sama, tu już mamy, więc nie ma różnicy, uszkodzenie tutaj. I jeśli kostki nam zostaną, a nie mamy jakich użyć, często to będzie się działo, mogę wam to powiedzieć. Klikam tutaj, rzuć kostką i w piękny sposób, jedno obrażenie dla wroga. I teraz zobaczmy, piątka, oczywiście. Musi się zaczynać po prostu na mocno. Okej, okay, dobra. To ma sens? Wiecie, dwa uszkodzenia, fajna rzecz, tylko... Dobra, w sumie, czemu nie? Dobra. Dodamy dwa obrażenia w taki sposób piękny. I no, jak widzicie, właśnie. Grając wiedźmą, musimy tak kreatywnie myśleć, wykorzystać wszystko, co możemy. Siostra obok mnie siedzi, oczywiście mi kaszle do mikrofonu. I tak, nasza moc specjalna, rzuć trzeba dodatkowymi kostkami. Przyjemna rzecz, ale nope. Zamiast tego lepiej po prostu pobić, ile się da, a resztę zostawić na kiedy indziej. Jeden expa, niestety tylko jeden. I dostajemy tutaj magiczną tarczę. Nieparzysta, dodaj tarczę 3. Jakoś to jest nieparzysta, to idąc logiką pewnego osobnika, u którego widziałem fragmentarycznie gierkę kiedyś, powinien dać się naparzystą, ale kierując się moją logiką, daję na trójkę po prostu, bo mi się nie chce zostawać pójść z tych miejsca. Niższe wartości zazwyczaj są mniej przydatne, więc no. I rozpoczynamy z trzema szóstkami. Nadal mamy trzy szóstki. A teraz dwie jedynki. I znowu szóstka. No, czy wy to widzicie? Ta gra mnie nienawidzi. Dobra, przynajmniej będę miał tarczę na następną rundę. Jeśli dożyjemy. A na szczęście walczymy z robobotem, więc... Więc może przeżyjemy. I teraz tak, co musimy zrobić? A w sumie dobra, wygraliśmy. Dziękuję. Na skalę śmierci ja i tak wygrałem. Level up. I przedmiot. Jak widzicie, nie dostajemy dodatkowej kostki. Możemy wybrać falę dźwiękową, która osłabia przedmioty, albo zmieniam kostki w jedynki.
Powiem wam szczerze, obie rzeczy są potężne, przy czym co jest najprostsze, to jest Max 4. I szczerze powiedziawszy, to Max 4 przekonuje mnie jednak do fali dźwiękowej. Co ciekawe, zarzucam na 6C, skoro jest Max 4, to nic nie będziemy tracić. A tu mamy magiczny pocisk na parzystą, akurat ta czwóreczka taki ładny. I proszę, pomału zaczynamy kształtować już nasze wyposażenie bardzo dobrze i fala dźwiękowa. Ja bym to samo w sumie on miał, jestem pewien. Ale i tak z nim pójdziemy do stereo głowego, trzeba pokonać kichacza. No i otworzyć skrzynkę skarbów. A i w sumie zapomniałem wspomnieć, możemy wymienić ten kociołek startowy na inny przedmiot, jeśli byśmy chcieli. Ale prawda jest taka, że mi się nie chce. Wolę zostawać kociołka. I to jest tak, 2 trójki i 4. Dobra. Dobra. Nie, przynajmniej tyle. I czy tego użyć? Czemu nie? Bo zawsze większa szansa na to, że coś jeszcze dostaniemy. I na zakończenie jeszcze. Uszkodzenie, zawsze nie potrzebuję więcej kociołków. Dobra. Mocny start. U niego jeszcze gorzej, no super. Super. Ale dobra, przynajmniej nam naładowało znowu efekt. Więc nie ma co płakać. 3 jedynki. Rozumiem, bro. A teraz 6. Ale dobra, 6 przyjemna rzecz. Byśmy mogli falę dźwiękową zarzucić, tylko czy to ma sens? Chyba nie. Więc tak, 6 wykorzystamy na magiczny pocisk. Tutaj magiczna tarcza, uszkodzenie. Czołowa kula. A. Boże, udałoby się dzięki niej wygrać, ale spasuje. Nie ma co aż tak się śpieszyć, wiecie. Okej, tym razem będzie aż jeden kolec, więc tak. Jesteśmy w 100% chronieni. Tak, 4-3-4. Dziękuję. Zwycięstwo jest moje. I zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Powiem wam szczerze, że jestem zadowolony z wyniku. Sala luster, okej. Teraz zaczyna się dopiero prawdziwa zabawa. Możemy powielać kostki, jeśli będziemy mieć 6. Super. I ty wiem, że powinienem w sumie salę luster pewnie brać na początek, ale... Ale nie, ja nie będę jej brał. Tero głowy, jakie ja miał w ogóle rzeczy, bo nie pamiętam. A, dobra, dwie fale dźwiękowe, to nie jest aż takie niebezpieczne. Nie musimy się tym przejmować, weźmiemy jeszcze uszkodzenie, przerzucimy kostkę. Kątka. Kolejna sala luster. Ale uszkodzenie. Okej. No, niestety dostajemy 7. Jeszcze osłabi nam 2 rzeczy. Tak smutno. Kociołek i uszkodzenie. W takiej sytuacji to niestety jestem zmuszony tego użyć. Dobrze. Uszkodzenie, okej. Tego weźmiemy 1. Czy coś? Nie, nie. Nie, po czym to uszkodzenie wymieniałem, jak tak teraz patrzę. Ale trudno się mówi. Najmniej mamy jakąś tam bronę i powoli jak sobie radzimy. O kurczę, znowu 5. Możemy tego nie przeżyć. Okej, magiczny pocisk za 6 i magiczna tarcza bywało gorzej. W sumie najgorzej jest z tym, że nie mamy 2 parzysty, więc magicznego pocisku nie poprawia. Chociaż dobra, zaryzykujemy z kociołkiem. To nam nie jest potrzebne w ogóle. W sumie 5. To jest aleruster, ale niepotrzebna. 3. Najmniej tyle zrobię. I może jeszcze przeżyjemy tą walkę. Dobra, to ma zbyt jedno obrażenie, tylko poleci, więc nie jest aż tak źle. Okej, 3 6. Magiczne pociski. Uszkodzenia. Okej. Z 6, co tu zrobić? A niech będzie fala dźwiękowa. Zawsze będziemy mogli go osłabiać. I proszę, 3 obrażenia. Nie jest tak źle. Na następnej rundzie już prawdopodobnie teraz byśmy padli, jeśli byśmy tego nie ugrali, ale... Całe szczęście. Na farcie po prostu kostki
mnie wspierają i się udaje. No i wygraliśmy. Tak, 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 cicho. I dobra, mamy teraz właśnie wspaniałą nagrodę, gdzie możemy wybrać albo przygotowane miejsce, czyli dwa czary na start, albo ulepszone miejsce. Ja biorę ulepszone. Bo oczywiście czary, podobnie jak inne rzeczy, mogą być ulepszone. I proszę, jak położymy teraz tutaj, każda z tych rzeczy ma inne działanie. Więc tak. Magiczny pocisk przez max 5 ma 8. Tutaj mam max 5, co dużo nie zmienia. I Solar Rooster na dowolną parzystą. No więc tak. Co tu dużo mówić? To jest po prostu idealna opcja. Ale tak. O, potędze tego wszystkiego przekonacie się później, a póki co zobaczmy. Magiczny klucz, Turhanis, katastrofa. Z tego co widzę, są tutaj rzeczy niezbyt ciekawe, więc to nie jeden raz spasuje. Siostra mi tu mówi, żeby wzięła katastrofę, jednak ona na szczęście nie jest mną, więc ja tego nie wezmę. Tak, jedynka daje dodatkowego kociołka, dwójka daje co? Czwórka to. Rzucę jedynkę. Na dwójkę, super po prostu. Tak, czwórka na magiczny pocisk, to tak. Ostatnia dwójka tutaj. Dobra, start dosyć przyjemny. Jedynka, tak, oczywiście. Bo nie mógł się zbliżyć bardziej do strzał, nie. Musiał uderzyć za jeden. Dwie piątki. Dorzucimy. Na razie tego zobaczyć, co wyjdzie. Szóstka. Okej, dobra, czyli to nawet rozwiązało mój problem lepiej niż bym tego chciał. Nawet nie wiem, czy potrzebuję tych dodatkowych kostek, bo widzicie, te ósemki szybko wyeliminują wroga. I znowu bije za jedną. No tutaj akurat powiem szczerze, że to była dobra decyzja, no ale znowu bije za jedną, więc tak. I cóż, no jakieś bóstwo parzystych kości, czy co to było, dało mi parzyste, więc trzy rundy i zwycięstwo. Trzy, chyba cztery rundy? Nie jestem pewien, ale coś mniejsze o to. I dobra, mamy teraz piętro kolejne, trochę jabłków, odkurzacz, pianek i błazen. Ach, ciekawe jakie tym razem głupie sztuczki będzie miał ten błazen. I dobra. Zaczynamy od czegoś takiego oczywiście, trójka, tak, tak. Czy jest to konieczne? Czemu nie? Zawsze może coś się uda zrobić. Nie pożysta za trzy, to jest tarcza, dwójka. Nie ma to znaczenia co będzie dam, więc tak, tak i dobrze. No i pianku. Szczerze, żebyś miał tylko parzysta albo tylko nieparzysta, no ale niestety miałeś oba. Na całe szczęście za to miałeś oba, tylko że nadal o wartości 3, więc tak. Okej, czwórka. Dwójka, jedynka. Tam te ostatnie jedynki nie będę ruszał, bo chcę wam coś pokazać pięknego, więc niech będzie tak, tak, tak. I teraz rzucamy kostką podpaloną. Patrzcie dokładnie na życie wroga. 15 z 21. Daliśmy podwójne obrażenia. Taki urok używania podpalonych kostek. I no niestety, tym razem przebił się o 2 przez naszą osłonę. Nadal nie jest to źle, ale tak. Teraz dobrze. Mamy czwórkę, jedynkę, czwórkę, jedynkę. Czwórkę możemy stworzyć magiczny pocisk. Chyba nawet tak zrobię, bo starczy już tych kostek, mamy ich 5, to jest wystarczające. I w następnej rundzie może dzięki temu wygramy. I dziękuję bardzo, gro, posłuchałaś mnie w końcu. Jest dobrze. I dwójeczka nam wygrała grę. Straciliśmy na tym wszystkim tylko 2 punkty życia, więc no. Jest tutaj, powiem szczerze, tak się zapowiadać na dobrze. Wrzuć 2 razy coś w następnej turze. Fajne, tylko zamiast czego miałbym to brać? Chodzenie jest zbyt dobre, tak po prostu. Potrzebny dubel, wyrzuć 4 razy coś w następnej turze. A to 4 razy w sumie jest słabe, ale to 2 razy takie dalej. Fajne, ale wiecie co, nie. Nie, nie wydaje mi się, że to aż takie dobre, potrzebne. Idźmy po prostu na odkurzacza. Który, co ciekawe, jest potężny, bije, zabije nas i w ogóle jest niepodłączony do prądu. Dobra. Idealny startowy secik. Co prawda trochę szkoda, że nie mieliśmy więcej kostek do wykorzystania, ale nie ma co płakać nad tym wszystkim. Wyleczył się do maksa, super oczywiście. Szósteczkę zarzucę po to. Nie jest to może najlepsza opcja, ale tak. Lala Luster, tak tutaj, to tutaj, to
tutaj i dwójka z powrotem, dobra, tak, i delikatnie osłabiony, przez co może jedna z jego mocy będzie fajnie osłabiona i wyssanie zdrowia osłabione. W momencie, w którym to nie ma znaczenia. Dupę po prostu. No i dwie kostki są ślepe, więc nie wiedząc co to jest, zobaczymy czy tutaj. Okej, czyli to jest nieparzyste, a to jest akceptowalne, więc nieparzyste rzucamy tutaj. Mam do pracy 6, 1, 5. Mógłbym jeszcze bardziej sobie kostki zwiększyć, ale czy to ma sens? Nie, przerzućmy jedynkę po prostu. Stwórzmy kolejny kociołek, żeby przerzucić piątkę. Stwórzmy kolejny kociołek, żeby przerzucić szóstkę. Liczyłem na coś więcej, na coś mniej trochę, ale dobra. W takim wypadku rzucimy top. Czy ta gra sobie żartuje? Ta gra naprawdę żartuje sobie, czy tak na serio? Dobra, jest więcej, ale mniej niż 5, więc super. Ta gra mnie nie lubi. Jestem tylko pewien, to mnie nie lubi. Super, i znowu będę ślepy. Okej. Czy tutaj wejdzie? Weszło, dobrze. Fala dźwiękowa nawet nie czekam. Nie wiem co to jest, więc to mogę przerzucić, ale nie wiem co to jest. I tak, super, nic nie straciłem na tym. I teraz tak, piątka i dwie trójki. To oznacza, że nic z tym nie zrobię. Aha. I osłabiło dobrze. Tym razem dobrze osłabiło. Dobrze, że jesteśmy bliscy śmierci. Teraz tak. Po co ci tyle kosztuje? Zaraz to zobaczysz, siostra. Chociaż mi po co? Oczywiście jedynka wyszła. Ale tak. Jak widzicie, zbieranie dużej ilości kostek ma sens. I w ogóle teraz tak, podwój wartość kostki. Ne, duplikuj kostkę. Ne, może być. Najgorsze jest tylko to, że muszę coś wziąć. Więc ze wszystkich tych rzeczy wydaje mi się, że najmniej potrzebuję uszkodzenia na obecny moment, więc żegnaj uszkodzenie, witaj duplikację. Teraz tak, nawet jabłka nie potrzebuję. Nie zawsze, bądź szczerze, że jestem jabłka. To jest zwykły przeciwnik po prostu, on się pojawia czasami tylko. Ale tak. Wiedział, pewnie mnie nie słyszą. Nie, nie słyszą. Ale tak, mówiąc o tym, co siostra mówiła, ona też sobie pogrywa czasami. Skarży się, że w każdym przebiegu póki co miała błazna. No ja się tam nie mogę wypowiedzieć na ten temat, nie wiem ile w tym prawdy. Ja go spotkam po raz czwarty łącznie, bo raz przegrałem z nim na piętrze drugim. I się nie mylę. Ale mniejsza i póki co. Hej, mój kosteczkowy przeciwniku. Jak ci się podoba w lochach? Czujesz się już jak w domu? W końcu i tak stąd nie wyjdziesz. Pocieszający gościu. Dzięki za przypomnienie. A więc tak, płatek śniegu, śnieżka, płatek śniegu. Niebezpiecznie się robi. Bo bije obrażenia, ale tak. No tak, że można duplikować dowolno, bo tam wcześniej były jakieś ograniczenia. A teraz piękna rzecz, którą nie wiem po co robię. No tak, a co? To nie wolno mnie niby? No dobra, niech ci będzie. Zadowolona z siebie. Zepsułaś mi zabawę. Piątka. Pewnie tak, dobra. Mniejsza z tym. Muszę jakoś przełamać klątwę, więc potrzebuję sali luster do tego. Duplikacja, czy jej potrzebuję? Nie potrzebuję. Teraz wolę kociołkiem. A i jak będzie tak.
teraz w ogóle co miałoby, zapomniałem. Taser. Zadaj wrażenia poraż przeciwnika. No. Super! Po prostu super! Przyda się, jak wiponki są zamrożone. Tam w sumie zamrożone, tylko zniszczone. Okay. Tam? Ale muszę przyznać, lubię bardzo muzykę, która występuje podczas walki z Jesterem. Jakbyś jak się trochę dłużej walczy, pomimo że ta muzyka jest po prostu wtedy super. Nie to jakaś mieszkowa, ale z czasem naprawdę fajny beat z tego wychodzi. I w tym momencie powinienem wstawić tego kota, co tak jest memicznie, że kiwa głową, ale... Jak zapewne wiecie, jestem zbyt leniwy, żeby robić takie rzeczy, więc nie oczekujcie, że tego zrobię, bo mi się nie chce. Dobra, teraz tak, parzysta, to mam tylko szóstkę, ale szóstkę mogę jednocześnie też tam zarzucić. Tak, zaryzykuję, tak. Piątka. Sedę luster. Piątka, dwójka, jedynka. Dobra, piątka na salę luster. Jedynka na kociołek. Trójka tutaj. I rzuć. O, pewnie mam tylko 8 kostek. A teraz mam tak. Fala dźwiękowa, szept, fala dźwiękowa. Dobra. Nie jest to najprzyjemniejsze, ale przeżyję. Najważniejsze, że wiecie, przeżyjemy. O, fala dźwiękowa osłabiona, super. I osłabienia. I... Wow. Wygląda to fatalnie. Ale czy jest fatalne? O, nie jest. W sumie byłem głupi, powinienem duplikację rzucić, ale trudno już. Dobra. Jak ty to robisz? Jakbyś wierzył, że można się stąd wydostać, czy coś? Tak. Niestety, ale już widać, jak bardzo można się wydostać, sądząc po tym wszystkim. Nie, tu była trucizna i nie chcę. Do sklepa w takim wypadku. I tu mamy antyzaklęcie, jeśli przeciwnik wyrzuci coś, ta kostka jest zablokowana. Meh. Wiem, siostra, jak to działa. I kryształ leczniczy, odzyskaj zdrowie. Po prostu nie. Nie, siostra, nie kupię jabłka, by doszczędzał. I teraz tak. Czarodziejka, Wilkor i Aurora. I układ taki sam jak chyba ostatnio. Więc idziemy na Aurora. Miejmy jednak nadzieję, że wygramy z tym bezproblemowo, bo tutaj proszę. Wredne efekty jej się trafiły. Teraz tak. 2, 2 i 4. I poproszę o 5. Miał być 5, a nie 6. Nie wiecie, nie żebym narzekał na 6, ale to by miało być 5. No i niestety. 2 huragany, czyli mamy tylko i wyłącznie jedną. A, jeden? Mi się wydarzyło, że będą 2. To jestem lama w matematykę. No nie umiem. I teraz odkrywać. Powinien to rzucić tam wyżej, jak to było jeszcze tak szóstka. Mech, nie mogę rzucić zablokowaną kostką. Wydawało mi się, że kiedyś można było, ale trudno. I teraz tak. Teraz trzymam z tym razem już naprawdę blokadę 2 kostek i 6 obrazów. I ona jeszcze się uleczył za 3. No to za złe niedobra jełopka. No co za złe niedobra jełopka? Ja wam to mówię, ona jest złe niedobra. Duplikacja? Czemu nie? Okej, czy mam tutaj coś sensownego bardzo? Magiczny pocisk zawsze. Tylko czy... Nie damy rady 2 magicznych pocisków wystrzelić. Przynajmniej tak zrobię i tak. Będzie przynajmniej coś takiego. Tak. I na przyszłość już mam tutaj delikatną tarczkę. Proszę cię, grom, bądź łaskawa. Oczywiście. Może zrobić wszystkie efekty. I wszystkie efekty zrobimy. Oczywiście poza leczeniem, ale leczenie co tam pół biedy. Dobra. Czyli trzeba to wszystko odnowić. Pierwsza rzecz to. Czwórkę czy za coś innego? Co, jak może być za czwórkę? Fala dźwiękowa, tak.
Trójeczkę mogę na tarczę, ale nie ma sensu, więc przerzucimy kociołkiem, rzucimy jedyneczką. Bo widzę, że kociołki zepsuty, zawsze jedynki chcę dawać, albo piątki. I zmiana nastroju zmieni pogodę po prostu, nic więcej. I oczywiście fala gorąca, którą od razu musiała mnie ubić. Muszę go ubić, uderzyć, tak, uderzyć to jest pieniądze. To co chciałem powiedzieć. No i wygraliśmy. Jakimś tym. Nie jesteś tu od dawna, co? Wciąż czuję od ciebie zapach deszczu. Widzę ostatni promień słońca w twoich oczach. Ej, smutne to. Pomyślę, żeby być uwięzionym jako wielka kostka na wieki. A teraz co tu mamy? Kościany klucz, obrócz wszystkie kostki na jakąś wartość. Nie, niepotrzebne. Oczywiście wiadomo, że tam z Salmuster można się źle bawić, dajmy to. Nawet spamić sobie milion kostek, to wszystkie budzić na czwórki. I poprzez to wielkie, po prostu wystrzał z tych. Z pocisków. Pomyślę jeszcze o tym. A póki co musimy przeżyć na 11 życia z czarodziejką. Która... jak na mój gust, może nas łatwo zestrzeć. Więc zaczniemy od takiego bezpiecznego zagrania, jakim jest tarczka. I rozstawienie pocisku na przeszłość. A teraz proszę... bądź łaskawa, gro. Chwilę lodowodłamek? Ona tam nie miała jakiegoś czegoś innego? Wydawało mi się, że ona miała inne przedmioty. Odpalający jakby. A, musimy teraz wykorzystać każdą nieparzystą, jaką mamy. Ojej, to jest ciężka sprawa, patrzcie, mogę sobie luster zrobić, żeby mieć więcej kostek tylko. Tarczy. Dokładnie na podstawowej ilości tego, ale muszę tarczować się ile wlezie. Tak. Tak, tak. Tak. No i liczmy na obrażenia 6 lub mniej. A oczywiście. Oczywiście. Przeżyjemy to. Ledwo, ale przeżyjemy jeszcze. 1-1-5. Kociołku, nie zawiedź mnie, proszę cię. Przyjemne, ale teraz 6 nas nie uratuje. Tak. Ja mógłbym jedno obrażenie więcej zadać, ale... do widzenia. Nie udało się. I cóż, wiedźma dołącza do robota wśród postaci, której mi nie udało się zaliczyć. Smutne to. Ale spokojnie, przejmujcie się tym. Gdyż już w następnym odcinku powracamy do tych postaci. Zaczynając od robota, potem wiedźma. Aż w końcu, gdy już zaliczymy obu z nich, może w końcu uda się przejść na rozdziały, które są póki co wielką tajemnicą. Ale jako, że przegraliśmy wiedźmą, właśnie się odblokowały. Więc cóż, i przy okazji jeszcze jakiś achievement w postaci takiego ciekawego czegoś. Przy okazji widzicie, jakie są jakieś informacyjki o nim. Ulubione jedzenie. Dusze moich wrogów. To jest takie mrok poziom 1000. Zawód. Pokonanie każdego, kto sprzeciwia się pani losów. Co lubisz? Wygrywanie. Czego nie lubisz? Wygrywanie, które zajmuje dużo czasu. I tylko wszedłeś do lochów, żeby połączyć siły z panią losu i zmierzyć się z jej rywalami. A tak, trochę bym... tak trochę bym powiedział właśnie, jak, jeśli słyszeliście siostrę, to fajnie, jeśli nie, to właśnie... To tak trochę kobold na standardy D&D, tylko że tutaj pani losu zamiast tego, zamiast smoków. Albo mówiąc prostszymi słowami, które zrozumie prawdopodobnie każdy przeciętny użytkownik internetów, co za simp z niego. I cóż. Na ten moment to tyle, jak mówiłem. A, nie wiem, nie, szczerze mówiąc siostro, nie wiem. Ale tak, mniejsza. Więc na ten moment to tyle, mam nadzieję, że wam się podobało i cóż, do zobaczenia już za jakiś czas w kolejnym epizodzie Dice of Dungeons, więc to jakoś powtarzam tyle, więc trzymajcie się i hej!